Tak więc. Dzień dobry, witam wszystkich. Janusz Tomczak z tej strony. Zapraszam na webinar podsumowujący wyjazd nasz na Białoruś, na Ekofestiwal w 2019 roku i konferencję Skyway Capital. Tak jak widzicie tutaj Państwo na załączonym slajdzie, jest to mój bilet, który sobie kupiłem na wejście na Ekofestiwal. I ma numer 271, więc jest to dosyć niski numer. Kupiłem go w pierwszym tygodniu, jak został ogłoszony. Została podana wiadomość, że festiwal będzie organizowany. Był mój to już trzeci wyjazd. Festiwal był organizowany do tej pory 4 razy. Niemniej ja byłem 3 razy, bo po prostu zostałem inwestorem, jak już pierwszy festiwal się odbył. Zrobię Państwu takie krótkie podsumowanie na podstawie mojej dokumentacji zdjęciowej, którą wykonałem razem z naszymi przyjaciółmi, którymi byliśmy razem na Ekofestiwalu. I na tej podstawie tak spontanicznie opowiem Państwu, jak to wszystko wyglądało. Także serdecznie zapraszam i witam wszystkich jeszcze raz na dzisiejszym webinarze podsumowującym naszą konferencję Ekofestiwal 2019 w Marinachorce i w Mińsku. Tutaj widzicie nasz państwo, jak się szykujemy do wylotu. Na zdjęciu mam trzech moich partnerów. Po prawej Hubert Małecki, on mieszka w okolicach Konina, tam gdzie ja. W środku jest Krzysztof Dawidiuk, on pochodzi z Rawy Mazowieckiej. I mój kolejny partner, kolega mój Mariusz Jurecki, który również jest z Konina. I taką czwórką, żeśmy 16 w godzinach popołudniowych udali się w podróż samolotem do Mińska na Ekofestiwal i konferencję Skywaya. Wylecieliśmy w dniu 16 sierpnia, dzień wcześniej, żeby się po prostu zaaklimatyzować w nowym miejscu, zameldować w hotelu i rano ruszyć do Marinachorki. I tak, proszę Państwa, wczesnym rankiem, bo około godziny 8, udaliśmy się do miejscowości Marinachorka, która jest oddalona około 70 km na południowy wschód od Mińska. Dojechaliśmy tam transportem organizowanym przez organizatora festiwalu, czyli firmę Skyway. Ja już korzystałem drugi raz z takiej formy. Nie było najmniejszego problemu. Jechało z nami mnóstwo jeszcze gości i uczestników festiwalu z różnych regionów świata. W międzyczasie poznaliśmy fantastycznych ludzi, zaprzyjaźniliśmy się z nimi, ale o tym w następnej części, bo te nasze relacje, które tam żeśmy jak gdyby otworzyli między sobą, będą, mam nadzieję, procentowały nam w następnych latach. Jesteśmy na samym wejściu, może, moi drodzy Państwo. Jesteśmy już w Marinachorce, jak widzicie, w miejscu, które jest dosyć takie mocne i symboliczne. Jest to pierwszy pojazd, taki ZIŁ, który był testowany na początku, jak pan Anatolij Junicki, nasz główny wynalazca, właściciel firmy, robił pierwsze testy dotyczące pojazdów strunowych. Jest to konstrukcja ZIŁ-a z takimi kołami jak od szyn pociągowych i ten pojazd został odnaleziony po latach, sprowadzony do Marinachorki 3 lata temu i stoi sobie w takim miejscu na samym wejściu do Ekotechnoparku jako symbol, że ta technologia już jest realizowana od blisko 36 lat. Na zdjęciu widzicie nas tutaj, trójeczkę, bo nasz kolega w międzyczasie, Hubert, stał w kolejce do przejazdu naszym unibusem, bo każdy uczestnik festiwalu w tym roku, jest ta różnica z poprzednim taka, że w ubiegłym roku na festiwalu było kilka tysięcy osób, natomiast możliwość przejechania się unibusami miało zaledwie 700 osób. Natomiast w tym roku wszyscy uczestnicy, którzy weszli na teren festiwalu, mieli możliwość przejechania się jednym z trzech typów pojazdów, jakie były oferowane na
i pokazywane na terenie ekotechnoparku. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić taką rzecz, że ponieważ jestem trzeci raz na ekofestiwalu, to ja też widzę, proszę Państwa, jak to wszystko się zmienia i muszę Wam powiedzieć, że w tej chwili ekotechnopark wygląda naprawdę już bardzo pięknie i jest takim terenem, że widać, że jest mocno zagospodarowanym, bo jeszcze w ubiegłym roku, jak byłem, to ścieżki były szutrowe, nie było tam porośnięte trawą, jednak ten teren jeszcze był taki w rekultywacji. Natomiast w tej chwili ekotechnopark to jest miejsce, które staje się już taką wizytówką zarówno dla samej naszej firmy, jak jest również wizytówką turystyczną wpisaną jako atrakcja turystyczna Białorusi. Tutaj widzicie nas Państwo w dalszej części, jak przechodzimy dalej tam z naszymi partnerami, kolegami na terenie ekotechnoparku. To jest dosyć potężny teren, bo to jest blisko 36 hektarów. Naprawdę można się schodzić, że się nóg nie czuje, jak to mówią, bo są w różnych miejscach rozrzucone zarówno linie te testowe, jak również części, które były do odwiedzenia na ekotechnoparku, czyli tam scena, gdzie przemawia pan Junicki, scena taka rozrywkowa dla dzieci, część taka konsumpcyjna, no i po drodze, jak się idzie do takich różnych takich elementów tej infrastruktury, którą się mija, to również mijaliśmy nasze pojazdy i widzieliśmy pojazdy, które się poruszały na czterech liniach testowych. Tutaj na tym zdjęciu, które tutaj Państwo widzicie, jestem razem z Krzysztofem Dawidiukiem i naszymi przyjaciółmi, których poznaliśmy na szkoleniu naszym ambasadorów Skyway'a. To jest, było to dosyć sympatyczne, bo jak byliśmy w tym roku, to już nie byliśmy takimi osobami tylko, które trzymały się swojego grona. Chodzi mi tutaj głównie o Polaków, bo ponieważ to szkolenie, które odbyliśmy z Krzysztofem Dawidiukiem, z którym byłem, to jest osoby, które poznaliśmy, to jest blisko ponad 110 osób z całego świata, więc naprawdę co chwilę kogoś tam spotykaliśmy z tych swoich znajomych i było to bardzo sympatyczne, że żeśmy się witali i no nie jesteśmy już takimi osobami anonimowymi, można powiedzieć. Dołączyła również do nas pani Irena Krakowiak, która mieszka w miejscowości Orzesze, to jest około 30 km od Katowic. Przyjechała pociągiem, mieszkała razem z nami w hotelu, w tym, w którym my byliśmy zakwaterowani w Mińsku. I jak to mówią, wzięliśmy ją pod swoje skrzydła i opiekę, bo była naszym jedynym rodzynkiem, naszą koleżanką z Polski, która reprezentowała nasz kraj jako pani. Widzicie Państwo, że z dumą tutaj nosimy naszą flagę polską z naszym godłem i wieście mi, że ta flaga nasza robiła ogromną furorę na ekotechnoparku. Na terenie ekotechnoparku zrobiliśmy sobie setki zdjęć z uczestnikami festiwalu z całego świata. Na początku dopadł nas taki pan Szcile, bo on też ma flagę biało-czerwoną, tylko jakoś w innej konfiguracji. Koniecznie chciał z nami sobie zrobić zdjęcie, bo on później również tam uczestniczył w konferencji. A tu nasza Irenka jest na tle dwóch takich dosyć ważnych obiektów na terenie ekotechnoparku. Mianowicie pierwszy to jest ten nasz Unilot, widzicie tutaj go Państwo. To jest ten pojazd, który jeździ z prędkością, ma jeździć z prędkością 500 km na godzinę, a z tyłu widzimy ten nasz budynek w technoparku, gdzie znajduje się biuro, który jest takim budynkiem też eksperymentalnym, testowym, gdzie przyjmowane są tutaj delegacje z całego świata, inwestorzy. Niedawno był tutaj też Steven Seagal. Nie wiem, czy macie tą wiedzę na ten temat. I ten obiekt w tej konstrukcji jest również budowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to ewenement na skalę światową w tamtym miejscu, bo to jest pierwszy budynek drewniany, jaki jest wybudowany w tamtym regionie.
Widzicie nas tutaj na zdjęciu. Kolejna nasza grupa, Mariusz, Krzysztof i ja, jesteśmy koło Unilotu, bo on robi naprawdę potężne wrażenie i muszę Państwu powiedzieć, że ja myślałem jeszcze do przyjazdu, jak był Ekotechnopark, że jest to tylko jeden taki egzemplarz modelowy, którym pokazujemy, który jeszcze nie jeździł. Niemniej zaskoczenie nasze było ogromne, bo nasz Unilot, proszę Państwa, ma swojego już następcę, który w tym momencie jeździ, bo tak jak widzicie na tej estakadzie tej kratownicy, jeździł sobie i demonstrował swoją prędkość. Nie była to zbyt duża prędkość, muszę powiedzieć, bo on, gdyby miał wykorzystać pełną moc, to by musiał mieć blisko 20 km trasy, tam jest zaledwie kilometr, ale pokazywał, że jeździ, że jest i naprawdę on robił ogromne wrażenie. Następnym elementem, który był pokazywany w Ekotechnoparku, to jest nasz samochód elektryczny, czyli ekologiczny, tak jak jest założenie całej firmy, że firma jest proekologiczna. Jest to stworzone przez naszych inżynierów, konstruktorów, samochód dla osób niepełnosprawnych. On już był demonstrowany w ubiegłym roku na targach w Moskwie w 2018 roku we wrześniu. Niemniej już dochodzą do niego certyfikacje i będzie on sprzedawany jako produkt, bo pan Junicki przekazał nam na konferencji, która odbyła się tego samego dnia w Ekotechnoparku, że ten pojazd nie będzie produkowany przez nas jako Skyway, natomiast będzie sprzedany jako produkt i to też jest biznes, bo z tego będzie mieć pieniądze na dalszy rozwój. Miałem okazję być w środku, miałem okazję się przejechać z tym tutaj młodym człowiekiem, którego widzicie Państwo. Jeździ ten pojazd w granicach 120 km na godzinę. Przewiózł mnie po takim rondzie w Ekotechnoparku, właśnie w koło tego ziła, co tam widzicie w dalszej perspektywie. No powiem Wam, że robi to ogromne wrażenie, bo ma przyspieszenie po prostu jak dobry samochód, taki rasowy, sportowy. Jak mówiłem, w Ekotechnoparku było kilka tysięcy ludzi, co roku jest coraz więcej. Tutaj mieliśmy okazję spotkać się z naszymi przyjaciółmi z Gruzji. Są to naprawdę fantastyczni ludzie i fantastyczni liderzy, którzy promują biznes na całym świecie, dlatego że nasze koleżanki, które tutaj widzicie, tutaj mamy te, tutaj mamy, zapomniałem jak jest na imię, chyba Marię i Dawida. Oni w tej chwili pootwierali kilka krajów w Europie Zachodniej i są naprawdę pełnoprawnymi ambasadorami Skyway'a, gdzie promują ten biznes i naprawdę wychodzi im to coraz lepiej. Osiągają bardzo wysokie współczynniki w tej chwili w nomenklaturze firmy, mają duże awanse, zarabiają naprawdę dobre pieniądze i jako grupa była porównywalna z Polską, bo nas skończyło szkolenie to dla ambasadorów 8 osób i z Gruzji też było 8 osób. Także bardzo blisko byliśmy siebie i duchem i sercem. Bardzo fajni ludzie, naprawdę podziwiać ich za ich pracę i to, co oni robią na rzecz społeczności Skyway'a i całego świata. Tutaj na tym zdjęciu widzicie Państwa Krzysztofa i mnie z naszą koleżanką z Rosji. Nazywamy ją naszą Miss, to jest Anastazja. Bardzo ładna kobieta, bardzo fantastyczna koleżanka, która była taką duszą towarzystwa z części naszych kolegów i partnerów z Rosji. No i w głębi, tak jak widzicie Państwo w perspektywie, mamy tutaj trasy strunowe, jak również tam budynek nasz, ten eko, w którym odbywają się wszystkie zebrania firmy i spotkania takie biznesowe. Następnym miejscem, które jest warte do odwiedzenia w Ekotechnoparku, to jest miejsce, w którym jest wmurowany kamień węgielny. Widzicie tutaj Państwo Aleksandra Junickiego w skali 1 do 1 razem z jego małżonką. To są dosyć ciekawa sprawa, bo to są pomniki zrobione z brązu.
za które płaci osobiście pan Junicki. To nie idzie z naszych wkładów, proszę państwa. I to jest stworzone dla osób, które się bardzo tak mocno zaangażowały poprzez wkład taki intelektualny i finansowy na rzecz budowy Skywaya. W tym parku również w takiej skali 1 do 1 ma swój pomnik pan Lebiediew, to jest tam były marszałek Związku Radzieckiego, tam jeszcze są dwie czy trzy osoby i oni w podzięce za to, że zainwestowali ponad milion dolarów swoich pieniędzy w technologię, która jeszcze była po prostu na papierze, pan Junicki tak ich po prostu tutaj uhonorował. Widzicie też tutaj państwo tą kulę ziemską, która jest po lewej stronie. To jest ten projekt przyszłościowy, który chce zrealizować pan Junicki, czyli wyprowadzić wszystki przemysł taki, ten zanieczyszczający środowisko w stratosferę i tutaj na równiku ma być tworzony ten program SPICE, który w niedalekiej przyszłości, w około 10-15 latach będzie realizowany. Bardzo mocno tym programem są zainteresowani nasi partnerzy z Bliskiego Wschodu. Mówię tutaj, mam na myśli tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwait i cały ten ośrodek, gdzie mamy te wydobycia petrodolarowe. To taka moja prywata, ale chciałem to państwu pokazać. Nie wiem, czy widzieliście takie słynne zdjęcie pana Junickiego z targów z Berlina, gdzie on ucałował i ukochał tego swojego Unilota, bo to jest jak gdyby było takie uwieńczenie jego pracy inżynieryjnej, konstrukcyjnej. Też sobie takie zdjęcie zrobiłem, bo naprawdę powiem państwu, ten nasz Unilot wygląda przepięknie. To jest cudo techniki. Tam w głębi, może jeszcze będzie jedno zdjęcie takie pokazane, jest pokazany samochód Tesla. On specjalnie został podprowadzony, tylko on jest z drugiej strony tego Unilota, żebyśmy mieli do porównania technologię Tesli i tego, co jest tutaj. I powiem państwu, że w niczym nie ubiega o jego technologii i wyposażeniu, bo to, co jest w środku, zobaczycie to na następnych zdjęciach w Unilocie, to po prostu powala na kolana. To jest technologia, która zawojuje cały świat. Jesteśmy w środku, widzicie państwo tutaj z Mariuszem i z Hubertem. Wykończenie wszystko w skórach, klimatyzowane z ekranami takimi jak laptopy w siedzeniach, z pełną obsługą, bo te fotele można sobie podnosić, opuszczać, można się nimi masować w środku, można pracować sobie na ekranach tych takich dotykowych. No wygląda to naprawdę wszystko bardzo ładnie. Wykończone jest w najwyższymi detalami, z najwyższymi standardami. No i tym pojazdem będziemy zawojowywać już niebawem rynek w Dubaju, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Dubaju. Będziemy budować taką linię niebawem już w Abu Dhabi. Dla tych pojazdów, bo problem polega na tym, że żeby przetestować ten nasz Unilot do prędkości 500 km na godzinę, to musimy mieć trasę około 50 km. Mamy już przydzieloną działkę, trwało to ponad rok czasu. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich przydzielili nam tam odcinek 60 km, gdzie będzie ta nasza technologia testowana i certyfikowana, bo niestety na Białorusi nie dostaliśmy tych gruntów i w tej chwili przełożenie jest takie, że siły produkcyjne i zaangażowanie takie technologiczno-finansowe, wszystko idzie na okręg Bliskiego Wschodu, czyli mam na myśli tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie i kraje ościenne arabskie. Tu również są nasi przyjaciele, tak mogę powiedzieć. To są Andrzej i Elena. Oni są mieszkańcami Mińska, są bardzo poważnymi inwestorami w Skywayu, jak również ukończyli te nasze szkolenia dla ambasadorów Skywaya. Poznaliśmy się osobiście, byliśmy na kilku wyjazdach, fantastyczni ludzie, z którymi spotkaliśmy się na terenie Ekotechnoparku, jak również później na konferencji. Widzicie nas razem tutaj w tym Unilocie naszym, dlatego że to jest miejsce, które trzeba zobaczyć, odwiedzić i poznać to wszystko. Następne zdjęcie, proszę państwa, to
pokazuje to, jak zaangażowane są osoby, które są odpowiedzialne za całe budowanie spraw takich związanych z promowaniem firmy, za ustawianie spraw takich marketingowych, prawnych. I tutaj po drodze, idąc w kierunku przemówienia pana Junickiego, spotkaliśmy pana Masłowa. Myślę, że to nie jest dla państwa tutaj jakąś tam nazwisko, które jest obce, bo to jest właśnie człowiek, ten w tych ciemnych tu okularach, który odpowiada za przystosowywanie Skywaya do praw międzynarodowych. Ten pan, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie, co jest z naszymi udziałami, jak będą przekazywane, kiedy będą dywidendy i wszystkie sprawy związane z finansami i sprawami prawnymi, to proszę kierować do tego pana, bo on jest za to odpowiedzialny. On jest również bardzo poważnym liderem, ma pod sobie Estonię, Litwę, Łotwę i Wietnam razem z Franciszkiem Solarem. To są osoby, które bardzo mocno pracują, promują nasz biznes i razem opiekują się całą naszą tutaj grupą Skyway Capital. Na tym zdjęciu widzicie państwo, spotkaliśmy naszych pozostałych liderów z członkami zarządu. I tak zaczniemy od pań. Tu jest pani Irina Wołkowa, to jest nasza dyrektorka, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za grupę polską. To jest jej mąż. Tu mamy Franciszka Solara, to jest lider ze Słowacji i z Czech, który prowadzi też potężne grupy z Wietnamu, z Nigerii i chyba jeszcze Wietnam, chyba Wietnam wymieniałem, tak? I Franciszek Solar jest osobą, która w Skywayu zrobiła taki projekt duplikacji. To jest bardzo zaangażowany lider i członek zarządu, dzięki któremu możemy budować grupy nasze tutaj sprzedażowe, bo według jego wzoru i opracowania mamy jeden w tej chwili model, który pozwala nam zrobić duplikację, czyli pracować wszyscy według jednego systemu, zarówno Polacy, Amerykanie, Niemcy, Wietnamczycy, nie ma znaczenia kto to jest, bo mamy te tłumaczenia na wiele języków i robimy to wszystko sztampowo. Jednoznacznie nie musimy tutaj wymyślać koła, moi drodzy państwo, bo to wszystko jest zrobione, tylko zachęcamy do pracy, do budowania struktur, grup, a wszystko naprawdę wyjdzie nam bardzo dobrze. No i Siergiej Kudraszow, który jest naszym szefem, bo to on jest jak gdyby przewodniczącym albo prezesem całego Skyway Capital. I to widzicie tutaj nasz zarząd, razem z nami sobie zrobił zdjęcie. Mocno promowaliśmy naszą flagę, nasze barwy, bo było nas tam zaledwie kilka osób, ale nie było problemu, żeby ktokolwiek z nami się tam po prostu spotkał, porozmawiał, uścisnął dłonie. No i zdjęcie, które jest dla mnie bardzo ważne, drodzy państwo, mianowicie przedstawiające pana Junickiego. Cieszę się niezmiernie, że to zdjęcie jest zrobione, bo wychwyciliśmy pana Junickiego praktycznie pod koniec już naszego pobytu na tym ekofestiwalu. I powiem tak, ja mam trzecie zdjęcie, które rok po roku mam z panem Junickim praktycznie face to face. Jest to dosyć dla mnie ważne, bo to tak uwidacznia naszą pracę, pokazuje, że jesteśmy razem, jesteśmy z nim. Powiem wam taką ciekawostkę, że pan Junicki jest z pochodzenia Polakiem, więc zawsze jak widzi grupę polską, to nie odmówi, żeby się z nią spotkać, sfotografować, podpisać nam jakieś tam autografy, zdjęcia. No i tyle pana Junickiego widzieliśmy, bo chcę wam powiedzieć, że w tamtym roku pan Junicki na konferencji był, w tym roku nie był na konferencji, bo on rano już leciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo tam pilnuje naszych interesów, tam pilnuje budów, ale o tym za chwilę w skrócie powiem. I cieszę się bardzo, że to zdjęcie mamy wspólnie tu z kolegami z Polski, bo to jest takie zdjęcie historyczne. Niewielu miało okazję się po prostu sfotografować w tym roku z panem Junickim. Każdy liczył, że zrobi to na konferencji, niemniej na konferencji pana Junickiego nie było.
To tyle z takiej naszej retrospekcji zdjęciowej. A teraz podsumuję Państwu to, co pan Junicki powiedział tak na konferencji, bo to jest dosyć ważne. Przede wszystkim to, drodzy Państwo, my jako Skyway wyprzedzamy konkurencję o 10 lat. Wyobraźcie sobie, co to jest 10 lat w technologii. W komputerach pół roku to już jest, jak to mówią, to już jest przepaść, ale 10 lat technologii to naprawdę ten świat ma bardzo dużo, żeby nas dogonić, a ja twierdzę, że nas nie dogoni. Niemniej dlatego jest takie, słuchajcie, natężenie hejterskie, dlatego źle o nas piszą, bo my naprawdę jesteśmy ogromnym zagrożeniem dla całego świata. Ja rozumiem tutaj naszych inwestorów, ja rozumiem ludzi, którzy zainwestowali w Skyway'a, że oni by chcieli wczoraj wpłacić, jutro wybrać pieniądze, ale niestety, proszę Państwa, tak nie będzie. Pan Junicki to mówi otwarcie za każdym razem. Także nie słuchajcie jakichś bajek, że jutro będą wypłacone dywidendy czy coś w tym stylu, bo tak nie będzie. Najbliższe pieniądze, jakie możemy otrzymać z tego projektu, to będą gdzieś za 2-3 lata. Niemniej to w niczym nie przeszkadza, żebyśmy promowali i robili ten projekt na wszystkich rynkach świata, bo świat za nami nie poczeka, jak my tego nie będziemy robić, bo nie ma takiej możliwości, żeby ktoś od Skyway'a już odstąpił. To tak na wstępie. Zrobił takie podsumowanie, jakie mamy aktywa w tej chwili materialne, niematerialne, czyli ile mamy pieniędzy, jaką mamy wartość intelektualną w naszych projektach, w budynkach, w maszynach, których mamy. To wszystko możecie sobie Państwo odczytać w naszym biurze wirtualnym. Tam jest sprawozdanie pana Junickiego. Jest to bardzo dobrze podsumowane, bo my tak słuchaliśmy go na konferencji, ale ponieważ nie mieliśmy tłumacza, to tak, jak to mówią, piąte przez dziesiąte, żeśmy zrozumieli, a natomiast kilka razy przeczytałem sobie tę jego wypowiedź. I tak reasumując, to jest naprawdę bardzo dobrze to, co się dzieje w Skyway'u, proszę Państwa. To, że w przeciągu 4 lat ta technologia ujrzała światło dzienne, że mamy certyfikację, że mamy już wybudowane 5 tras, szóstą trasę, która w tej chwili jest kończona pod testowanie do krajów tropikalnych. Tu chodzi głównie o Zjednoczone Emiraty Arabskie i na tamten rynek, gdzie można to wszystko zobaczyć, dotknąć i przejechać się tym wszystkim. To jest zupełnie inny odbiór, moi drodzy Państwo, jak wy słuchacie to z ust drugich czy trzecich osób. Dlatego ja w tym roku zabrałem swoich 3 partnerów bezpośrednich tutaj na ten wyjazd i wierzcie mi, że po tej wizycie w Ekotechnoparku to usta im się nie zamykały, bo ja wiem, jak to jest, bo byłem tam już 3 razy. Natomiast jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli chodzi o to, czy Skyway nam wyjdzie, czy nie wyjdzie, to po prostu, proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, żeby to nie wyszło. Bo to już zaszliśmy tak daleko na dzień dzisiejszy, że tu jest tylko kwestia czasu, kiedy, ile i my naprawdę opanujemy większość globu na Ziemi. Przepraszam Państwa na chwilę. Nazwisko Wysocki, Zajazd Grodzki, to tutaj? Dla ile osób? Na 2 osoby. Klucz do pokoju. A to się płaci tu. Później, później. Przepraszam najmocniej. Wracam do rzeczy. Także, proszę Państwa, pan Junicki pracuje z ogromną rzeszą w tej chwili inżynierów, bo mamy już zatrudnione ponad 1000 osób bezpośrednio i w produkcji, i w projektowaniu. I to jest osoba, która pomimo tylu porażek, którą poniosła w życiu, bo przecież to jest 7. raz, kiedy ten projekt realizuje, nie poddaje się i wprost przeciwnie. Powiedział nam na festiwalu, że to, że on ma ciężko, to jest to jeszcze większa inspiracja jego do pracy, niż to, żeby narzekać i załamywać ręce. Drodzy Państwo, moje zdanie jest następujące. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do Skyway'a, to nie ma innej możliwości, żebyście tam nie pojechali.
Mi naprawdę, powiem szczerze, było wstyd za Polskę w tym roku na festiwalu, bo było nas 5 osób. Mówię to szczerze, z takim ubolewaniem, bo 5 osób na kilka tysięcy inwestorów, gdzie my do Białorusi mamy zaledwie kilkaset kilometrów, gdzie przyjechali ludzie z całego świata w ilościach kilku tysięcy osób, to jest takie, proszę Państwa, dosyć żenujące widowisko, jak się na to patrzy. Gdybym nie pojechał tam ze swoimi partnerami, to by została tam tylko Irena Krakowiak, jedna osoba. To jest taka gorzka refleksja z tego, bo ekofestiwal to jest świętem. To jest świętem, gdzie jest podsumowanie tego wszystkiego, tylko nas naprawdę tam, gdyby nie ta nasza flaga, którą otrzymaliśmy od naszej dyrektor regionalnej, pani Natalii Fujtak, taka duża, gdzie łopotała, widzicie, w każdym miejscu z nami, to byśmy się po prostu tam nie zaznaczyli. A ponieważ było nas tak mało, to gdzie tylko mogliśmy, to żeśmy się pokazywali. Widzicie nas flagą, widzicie z szalikami, z czapkami. My naprawdę świeciliśmy jak neon tę naszą kochaną Rzeczpospolitą. I wierzcie mi, drodzy Państwo, że chciałbym się bardzo pomylić w przyszłym roku na festiwalu, że nie będzie nas trzech, chciałbym, żeby nas było 30, a nawet 300, bo my mamy naprawdę parę kilometrów do tej Białorusi. I tą taką refleksją chciałbym zakończyć temat ekofestiwalu. Przejdę do typu omówienia konferencji. Konferencja Skyway Capital. To jest święto, proszę Państwa, dla wszystkich inwestorów Skyway Capital. Dlatego, że to jest podsumowanie naszej rocznej pracy. Tak samo jak festiwal jest dla wszystkich inwestorów, natomiast konferencja jest organizowana przez Skyway Capital, czyli przez naszych inwestorów, przez naszą dyrekcję i jest to święto podsumowujące nasze działania i zasługi w zakresie promowania firmy, to co robimy na dzień dzisiejszy. Widzicie Państwo całą naszą drużynę tutaj. 5 osób, ma Irenka Krakowiak, Mariusz Jurecki, Krzysztof Dawidiuk, Hubert Małecki i dołączył do nas, bardzo się cieszyliśmy, Siergiej, nazwiska nie pamiętam, on jest Białorusinem, natomiast mieszka kilka lat w Polsce, dostał tam już tą kartę polskiego, kartę Polaka, chyba to tak się jakoś tak chyba nazywa, i został przydzielony do naszej grupy. Widzicie, 5, 6 osób na 700. Ale mała grupa, ale za to zwarta. Konferencja odbyła się 18 sierpnia w hali Falcon Club. To jest taka hala nowoczesna, widowiskowo taka konferencyjna, blisko hotelu Hilton w stolicy Białorusi w Mińsku. Widzicie Państwo, że byliście tam wszyscy ubrani na galowo, bo to było święto. Ta konferencja była podsumowująca 5 naszych lat pracy. Głównie zrobiona w konwencji takiej widowiskowo-kabaretowej. Tutaj nie mówiliśmy już o żadnych technologiach, proszę Państwa, o przyszłościach. To było po prostu święto podsumowujące 5 lat Skyway Capital i tego, co my robimy dla firmy i przede wszystkim święto integracyjne. Zanim weszliśmy, widzicie Państwo, na tą piękną halę, jak tam sobie zrobiliśmy zdjęcie, fotografowaliśmy się i poznawaliśmy się z ludźmi z całego świata. To jest najprężniejsza w tej chwili grupa na świecie, która promuje Skyway'a. To jest grupa z Wietnamu, ze swoimi liderami, o których powiem za chwilę. Naprawdę fantastyczne. Fantastyczni ludzie i to, co robią, to jest podziw i powinniśmy brać z nich przykład. Tu mamy nasze koleżanki z Rosji, z którymi też miałem okazję się tam sfotografować, bo to grupa też była dosyć taka liczna, bo ponad 50 osób z Rosji było na konferencji. Ja nie mówię, ile było na festiwalu, bo tam było pewno kilkaset osób od nich. I zanim się to wszystko zaczęło, mieliśmy możliwość porozmawiania sobie w kuluarach, porobienia wspólnych zdjęć. No i wszyscy są, proszę Państwa, nastawieni optymistycznie. No Skyway to jest potęga. No, co tutaj dużo mówić? No.
Wszyscy, nie było tam osób, tam nie było żadnych malkontentów, tam nie było żadnych ludzi, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości. To są ludzie, którzy świecą jak neony. Każda osoba, która tam na tej sali jest, to można powiedzieć jak świecąca lampa, która ma w sercu Skyway, która wie, co to jest, która widzi przyszłość i potęgę tego projektu. Konferencja była zrobiona w konwencji, jak mówiłem, takiej uroczystej, tak jak taka gala. Mieliśmy wszyscy swoje stoliki, proszę Państwa, dla każdego kraju z flagami. To wszystko, te flagi to żeśmy sami poprzywozili, to też tam pani Natalia nam fujtek załatwiła. My mieliśmy numer 13, byliśmy blisko sceny, w zasadzie w drugim rzędzie. Także mieliśmy okazję nie tylko widzieć wszystkie te całe widowisko i show, który był robiony z bliska, ale także mieliśmy okazję do rozmów i widzenia się z naszymi liderami, z kolegami, którzy naprawdę pozajmowali bardzo wysokie pozycje w Skywayu. No i zaczęło się, proszę Państwa. Widzicie tutaj zarząd firmy. Ten sympatyczny pan tutaj, co teraz pokazuje kursorem, to był konferencjer. Zrobili otwarcie, powitanie i zaczęła się konferencja, która była widowiskiem takim artystycznym. Bo konferencja to było podsumowanie naszej pracy, uhonorowanie liderów, grup, które tam zajmowały bardzo wysokie pozycje, ale również przerywnikiem były tańce, występy i tak jak widzicie Państwo, zaczęły piękne dziewczyny, tak prawie jak w Lido, a miałem tam okazję być parę lat temu, zrobiły nam bardzo ładne otwarcie, następnie wystąpiły zespoły muzyczne. Później na konferencji przedstawione były wypowiedzi kilku liderów, tylko to nie były żadne prezentacje, tylko po prostu ich droga, jak dochodzili do tego, trochę historii. No i grupa, która zrobiła, proszę Państwa, furorę w tej chwili na konferencji, to jest grupa z Wietnamu. Oni się tutaj jeszcze sfotografowali z naszymi tam przyjaciółmi z Czech i z Gruzji. Niemniej grupa z Wietnamu, która zaczęła dopiero tak intensywnie pracować od półtora roku, w tej chwili ma u siebie, proszę Państwa, 18 top ekspertów. Top ekspert to jeszcze do konferencji była najwyższa pozycja taka w nomenklaturze firmy. Jak ktoś z Was buduje grupę, to wie, o co to chodzi. Tam działają tak prężnie, to wszystko dzięki panu Franciszkowi Solarowi ze Słowacji, bo on poznał tam takiego dosyć prężnego pana, który mieszka chyba na terenie Czech i razem pociągnęli tam ten rynek i tam się po prostu, proszę Państwa, tak kolokwialnie gotuje. Sprzedają na potęgę, są bardzo dobrymi udziałowcami i promują nasz biznes na cały świat. Oni w zasadzie byli gwiazdami tej gali naszej, którą byliśmy w tej chwili na konferencji Skywaya. W zastępstwie, albo inaczej, bo to żadne zastępstwo, to jest żona pana Junickiego, która jest dyrektorem generalnym firmy i ponieważ, jak wspomniałem wam wcześniej, pan Junicki wyjechał pilnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w niedzielę rano, to jego żona była na konferencji osobą, która z ramienia firmy była taką najwyższą rangą. Ona reprezentowała firmę i pana Junickiego. Widzicie tutaj nas, proszę Państwa, nas jeszcze stolik, bo była taka możliwość, że mogliśmy się wypowiedzieć, ponieważ było nas tak mało, bo zaledwie 5 osób, no to ja wziąłem po prostu mikrofon do ręki i powiedziałem kilka słów do przedstawicieli całej tej naszej społeczności Skyway, jaką przeszliśmy drogę, jak polska grupa działa, co robimy, jakie, że tam wspieramy firmę, etc. No bo chociaż było nas tak mało, no to chcieliśmy jakoś zaznaczyć swoje miejsce na tej konferencji. Była też możliwość zrobienia sobie kilku fotek. Zrobiłem sobie tu z panią dyrektor. Zdjęcie wyszło dosyć śmieszne, bo tu takie na SCW widzicie, wyszły mi 2 czy 3 rogi. No ale to taki szczególik. Miło.
nie było problemów, żeby zrobić takie zdjęcia pamiątkowe. One są, te zdjęcia później dosyć dobre, jeżeli chodzi o pracę marketingową, do pokazania do naszych przyszłych partnerów. Pani Junicka bardzo chętnie fotografowała się ze wszystkimi osobami, przeprowadzała rozmowy. Naprawdę było to bardzo sympatyczne wydarzenie. W następnej części były występy naszych pań tutaj z tego kabaretu i tańca. Później były wypowiedzi takich topowych liderów i to jest pan Christian van der Wel, on jest z Belgii. To jest osoba, która naprawdę zrobiła ogromną pracę, proszę Państwa, dla Skyway'a. On jest pierwszym oficjalnym ambasadorem Skyway'a, bo otworzył rynek afrykański, czyli Nigerię i jeszcze inne kraje i doprowadził do tego, że otworzył nam kolejny kontynent. Tutaj mamy kolejnych liderów. To jest nasz kolega ze Słowacji, który notabene, proszę Państwa, otworzył rynek Skyway'a w Bułgarii, czyli niedaleko w Europie. Nie było tam jeszcze naszych struktur, nie było ludzi, którzy tam budują i on jest osobą, która otworzyła rynek. Co to chodzi, co ja mam na myśli otworzenie rynek? To nie jest zapisanie jednej czy dwóch osób do struktury własnej, tylko po prostu tam się szuka liderów i buduje się już takie poważne grupy, gdzie one po prostu zajmują się już globalnie na terenie całego kraju rekrutacją i promowaniem biznesu. A tu nasza koleżanka z Gruzji. Osoba bardzo sympatyczna, tam co mówiłem wam wcześniej, która, wyobraźcie sobie, otworzyła Turcję. Wyjechała z Dawidem, z tym kolegą naszym z Gruzji, dotarli do poważnych inwestorów na terenie Turcji i w tej chwili otworzyli kolejny rynek turecki. Tutaj macie, widzicie, pana Masłowa, który po prostu wręcza im tam nagrody, bo to naprawdę są osoby, które mocno wspierają i promują nasz biznes. No i osoba numer jeden w Skyway'u, muszę Państwu powiedzieć. Nawet nie pamiętam jego nazwiska, tego człowieka. Wiem, że jest z Czech, ale mieszka obecnie na stałe w Nowym Jorku. I to jest pan, który widzicie tutaj, Siergieja Kudraszowa, tego naszego prezesa, który wręczył mu dyplom, bo powstały dwie nowe rangi. Jeszcze do konferencji była najwyższa ranga, był top ekspert, teraz są już dwie rangi wyższe. I on nawet był nieświadomy tego, że lecąc na konferencję Skyway'a, uzyskał taką rangę. Naprawdę to było dla niego ogromne zaskoczenie, ale z drugiej strony no, niezmiernie przyjemna sprawa, bo wiązało to się oczywiście nie tylko z dyplomem, ale i gratyfikacją finansową i uznaniem takim wśród wszystkich uczestników konferencji. No i konferencja w takim stylu, takim rozrywkowym, trochę tam kabaretowym, jak również no, przedstawiająca nasze osiągnięcie, dobiegła końca. Panie jeszcze nam zatańczyły tam kankana na koniec, były też występy dwóch zespołów muzycznych, była muzyka na żywo. Wjechał ogromny tort, widzicie tu Państwo 5 lat takiego podsumowujące naszego Skyway'a, gdzie każdy z uczestników konferencji dostał oczywiście porcję do spróbowania. Ja również go jadłem, smaczny, bardzo dobry. I na tym praktycznie nasza konferencja dochodziła do końca. Niemniej była jeszcze część taka, moi drodzy Państwo, rozrywkowa, gdzie grała muzyka na żywo. Tańczyliśmy, bawiliśmy się, integrowaliśmy się z całą grupą z całego świata. Nam było to o tyle łatwiej, na przykład z Krzysztofem Dawidiukiem, że my wiele osób, które tam były na sali, żeśmy znali. A nasi koledzy, którzy przyjechali z nami, naprawdę wczuli się w temat, w klimat bardzo dobrze, bawiliśmy się świetnie. I tym oto krótkim sposobem konferencja dobiegała końca.
O, widzicie tutaj, ja też sobie tam potańcuję całkiem sympatycznie. No i tutaj na koniec były podziękowania dla osób, które zorganizowały konferencję. Słuchajcie, to są osoby, które tutaj też należy, część należy do zarządu tapańcu tutaj, reszta to są wolontariusze. To są głównie osoby z Estonii, które przygotowały konferencję naprawdę na wysokim poziomie. I na koniec po prostu cała społeczność te osób, które były na konferencji, podziękowała. I tyle w skrócie, proszę Państwa, o tym, co się działo w tych dwóch bardzo intensywnych dniach. A na koniec została nam jeszcze, proszę Państwa, tak zwana integracja, bo konferencja się skończyła, ekofestiwal się skończył, ale przecież my nie jesteśmy jacyś ludzie, którzy się po prostu porozchodzili. My zaprosiliśmy kilka osób z grupy. Widzicie Państwo tutaj naszych przyjaciół. Teraz też powiem kilka słów. Tu jest Nadjeżda, którą poznałem w drodze na Ekofestiwal. Ona jest z Estonii, jest Rosjanką. Natomiast tu jest jej partnerka, która jest pod nią bezpośrednia, i koleżanka, z Rosji, którą w bliskich tam jest stosunkach ze Siergiejem. I z tymi kilkoma osobami poszliśmy sobie, proszę Państwa, do restauracji takiej w centrum Mińska, porozmawiać na piwo. I tam wymieniliśmy swoje jeszcze doświadczenia, poglądy tego, co się nam dzieje tutaj w Skyway'u, co u nich w Estonii, co w Rosji. Widzicie, tutaj jeszcze dołączyła do nas koleżanka, ta, która była na zdjęciu, ta Anastazja, ta z Rosji. No i będąc tam, rozmawiając, pijąc sobie sympatycznie piwo i zagryzając tam jakieś tam przekąski, dołączył do nas lider, członek zarządu, Franciszek Solar, którego poprosiliśmy przed do stolika, żeśmy wspólnie spędzili kilka godzin razem. No i tak w zasadzie, proszę Państwa, zakończyła się nasza przygoda. Przygoda w Mińsku i w Marinachorce. Ja jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że no, szkoda, że było nas tak mało, bo w tamtym roku było nas blisko 20 osób, w tym roku były nas tylko 4 osoby. Naprawdę liczę, że w przyszłym roku będzie nas więcej, bo wierzcie mi Państwo, że jeżeli chcecie mieć wiarę w ten biznes i to, żebyście szli do przodu, to nie widząc tego na żywo, nie osiągniecie tam zbyt dużych wyników. Jeszcze raz powtarzam, moi partnerzy po tym spotkaniu byli po prostu w niebo wzięci, mogę powiedzieć tak najprościej. Już zamierzają nabyć następne pakiety, kupić, a poza tym już teraz wiedzą, jak rozmawiać z ludźmi, bo wierzcie mi Państwo, że to my idziemy z wielką ofertą do naszych partnerów i przyszłych inwestorów. Bo tak jak to mówię na tych naszych korporacyjnych webinarach, możesz być pasażerem albo udziałowcą technologii wartości 400 miliardów dolarów. Proszę Państwa, to są tak ogromne pieniądze. To jest tak ogromna perspektywa dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych najbliższych, że ten projekt, to trzeba po prostu czuć, trzeba go czuć w sercu. I wtedy, wierzcie mi, to się buduje samo. Ja tą Nadjeżdżę, którą tu widzicie, pokazuję kursorem. Osoba, która jest od samego początku w Skyway'a. Ale gdy żeśmy rozmawiali w autobusie w drodze do Marinachorki, to po 10 minutach to odbieraliśmy na tak zwanych jednych falach. Wiecie doskonale, o czym ja mówię. Czyli są osoby, które po prostu się tak zaangażowały emocjonalnie, finansowo w ten projekt, że dla nich wiara jest niezachwiana. No i tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Zapraszam do pytań. Jeżeli macie Państwo pytania, to proszę bardzo, będę się starał je odpowiedzieć. Dziękuję.
Jeżeli macie Państwo pytania, to proszę zadać je na czacie, ja odpowiem. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze jedną rzecz Was poinformować, że za tydzień robię webinar korporacyjny, taki informacyjny, typowy o tym, co się dzieje w Skyway'u. Tam będę opowiadał o firmie, o zasobach, o tym, jakie mamy udziały, co i tak dalej. Natomiast tu, jeżeli macie pytania odnośnie festiwalu, to proszę zadawać konkretne pytania, jeżeli chodzi o festiwal i o konferencję, bo tutaj on dzisiaj tego dotyczy. Natomiast za tydzień, w środę o 20:00 będzie już taki konkretny na temat Skywaya, gdzie prowadzę go już tam któryś raz z kolei. Dopowiem jeszcze parę rzeczy, które się dowiedziałem tam w kuluarach. To też Państwu powiem, a dzisiaj proszę o zadanie pytań na temat tych 2 dni, które tam się po prostu działy w sierpniu. Nie wiem, może czat nie działa, bo nie widzę pytań w takim układzie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę spokojnej nocy, pięknego tygodnia, miłych wrażeń, dobrych inwestorów. Zapraszam za tydzień na webinar korporacyjny.